Tomasz Misiek, zapraszam bardzo serdecznie na dzisiejszą rozmowę. W naszym studiu pan Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe, szef miejskich struktur. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. A z panem o dzielnicach porozmawiałem, tak jak pan napisał na Facebooku, zapowiadając wizytę tutaj u nas w studio. O dzielnicach z bardzo prostego powodu. Ja nie znam żadnej osoby, która byłaby radnym dzielnicy, a może znam, ale nie wiem, że osoba gdzieś w jakimś mieście piastowała tego rodzaju funkcję. Pan na swoim blogu pisze wyraźnie o tym, że był pan w Szczecinie radnym dzielnicy, tym samym wie pan, jak to działa. No, nikt nie mówi, że musiałoby być identycznie w Zielonej Górze, ale mniej więcej mechanizmy są wszędzie podobne. No a co za tym idzie, mówi pan, że to jest nieporozumienie lekkie, tak myślę, w największym uogólnieniu. Stworzenie takich rad w Zielonej Górze. W zasadzie samorząd osiedlowy, którego radnym byłem i zostałem w 2003 roku, to było wielkie wydarzenie na naszym osiedlu, dlatego że wcześniej podlegaliśmy pod samorząd osiedlowy innego osiedla. I wtedy radni, mieszkańcy w zasadzie tego drugiego osiedla czasem rzucili nam coś taki, że się tak brzydko wyrażę, ochłap, który miał nas zadowolić, żebyśmy tam za głośno nie protestowali. Coś małego, takiego zatykającego nam dostaniecie usta. Nową ławkę, tak? Tak, coś takiego, właśnie coś takiego. W 2003 roku, kiedy władze administracyjne Szczecina utworzyły nas samorząd osiedlowy, 31 osób zgłosiło się w wyborach, 15 radnych wybieraliśmy i wtedy ja także zostałem tym radnym osiedlowym. To było naprawdę duże wydarzenie, mieliśmy bardzo duże plany. Nikt nie wiedział, że tak w zasadzie Rada Osiedla miała bardzo takie ograniczone działania, bo byliśmy takim łącznikiem pomiędzy mieszkańcami a Radą Miasta. Przypomnę, że Szczecin to jest bardzo duże miasto. Tak. W zasadzie terytorialnie zbliżone już do Zielonej Góry po połączeniu z gminą, natomiast przewyższające Zieloną Górę trzykrotnie, jeżeli chodzi o listę mieszkańców. Ja się właśnie na blogu zabawiłem w takie porównania, że tutaj jeden radny przypada na 5000 osób, jeden radny miejski w Szczecinie, jeden radny miejski przypada na 13 tysięcy osób, co jest znaczącą różnicą. Przypomnę też, że 2003 rok to są jakby, to tylko 13 lat temu, ale proszę państwa, proszę zauważyć. To aż 13 lat temu, aż 13 można lat temu. Powiedzieć. Tak. W 2003 roku ktoś, kto miał internet o prędkości 256 kilobitów na sekundę, to już był gość. To takie neostrady, pamiętam, które ktoś... Pierwsze, które się pojawiały, tak. To było wydarzenie. To było wydarzenie. W dzisiejszej dobie cyfryzacji, w której się znajdujemy, to nie jest żaden problem, żeby skontaktować się z radnym miejskim. Możemy to robić poprzez Facebooka. Każdy z radnych miejskich ma Facebooka. Tak naprawdę, jeżeli ktoś ma jakąś sprawę do załatwienia, czyli generalnie szuka łącznika z Radą Miasta... To pól manewru tu jest naprawdę mnóstwo. Oczywiście. Sam jakiś czas temu znajomy zapytał mnie, szukał kontaktu do radnego Pabierowskiego, umożliwiłem ten kontakt. To nie jest... A też nie miałem numeru telefonu, po prostu napisałem do radnego przez Facebooka prośba o kontakt i oczywiście ten kontakt nawiązaliśmy. Także ten łącznik w dużych miastach, na przykład jeżeli chodzi o Warszawę, oczywiście to ma swoje zastosowanie, natomiast szczerze mówiąc nie widzę w tej chwili potrzeby tworzenia rad osiedlowych w mieście Zielonej Górze z bardzo prostej przyczyny, dlatego że uważam, że radni miasta, niezależnie od opcji, czy są bezpartyjni, czy są partyjni, pracują dobrze. Ja bardzo pozytywnie oceniam pracę radnych ze wszystkich opcji, tak jak powiedziałem, także nigdy nie słyszałem, żeby któryś z radnych odmówił pomocy mieszkańcowi, który się zwrócił do radnego. Co więcej, radnych też widać, tak? Oczywiście. Jeśli pojawiają się różnego rodzaju spotkania, radni tam są, czasami sami je inicjują, czasami załatwiają takie kompletne drobnostki, którymi się nie chwalą, no taką ławkę na przykład, no tak? Są w stanie załatwić. To się zgadza, o wielu rzeczach media nie mówią, bo są radni, którym zależy na rozgłosie, ale są też radni, którzy działają po prostu z potrzeby pomocy, nie chwaląc się tymi dokonaniami ani w mediach, ani na Facebooku. Ja wiem o wielu rzeczach, o drobnych rzeczach, które właśnie gdzieś tam każdego dnia są załatwiane, bo tutaj na przykład teraz była załatwiona sprawa dla zielonogórskich szóstek piłkarskich. Kilka innych rzeczy, takich drobnostek, o których... No radnym jest łatwiej pójść do urzędu na przykład i załatwić jakąś rzecz. I oni świetnie spełniają właśnie tą rolę tego łącznika. Natomiast powiedziałem na początku, terytorialnie jesteśmy porównywalni do Szczecina, tak? Ale no, nasza urbanistyka jest zupełnie inna. My przyłączyliśmy tereny zielone, gdzie w zasadzie nikt teraz nie zamieszkuje. Przejeżdżając przez Szczecin, mijamy wielkie osiedla, które liczą tysiące mieszkańców. I wtedy
czasami ten radny, który ma do ogarnięcia powiedzmy 100 ulic, nie jest w stanie tego wszystkiego jakby wiedzieć, co dzieje się na przykład. No ale widzi pan, w Szczecinie też nie do końca musiało się to sprawdzać pod każdym względem, a przede wszystkim partycypacja społeczna była różna i zainteresowanie takimi radami, bo jeśli mówił pan, że w pierwszej kadencji zgłosiło się u pana akurat 30 osób, 15 zostało wybranych, tak. A w drugiej kadencji zgłosiło się 15 osób. Tak, tak? Czy, nie było wyboru. Co oznacza, że tak na dobrą sprawę no, nie wszyscy czują potrzebę, żeby brać w czymś takim udział. Tak? Zaczyna się oczywiście, na samym początku jest wielki hura optymizm, hura, zostałem radnym, natomiast kolejnym krokiem, przynajmniej u nas tak było, okazało się, że ta nasza decyzyjność jest żadna. Część osób po prostu z miesiąca na miesiąc przestała przychodzić na spotkania, przestała angażować się. I tak naprawdę mógłbym powiedzieć dzisiaj, że było 5 aktywnych radnych, którzy starali się coś zrobić i uważam, że zrobiliśmy dość dużo jak na organ bezdecyzyjny. Natomiast nie znam totalnie koncepcji z tego, co tylko słyszałem na podstawie różnego rodzaju konferencji prasowych. To była mowa, że będzie utworzony w każdym okręgu wyborczym jedna rada, z czym też się nie zgadzam. Zwłaszcza, że te okręgi są bardzo różne w Zielonej Górze. Oczywiście. Biorę na przykład Chynów, bo Chynów jest takim tutaj dobrym przykładem dla Zielonej Góry, jak powinno mobilizować, stymulować mieszkańców do tego, aby osiągnąć jakieś zakładane cele. No ale gdzie Chynów, a gdzie Pomorskie, tak? Jeden oczywiście. Okręg wyborczy. I teraz tak, jeżeli utworzymy okręg wyborczy, tak, i obawiam się, że znając mobilizację mieszkańców Chynowa, oni się tak zmobilizują i pójdą tam wszyscy na wybory, którzy mogą głosować, że okaże się później, że ta rada będzie się składała tylko z mieszkańców Chynowa. Czyli w interesie mieszkańców Chynowa będzie dbanie o interes Chynowa. Nie będzie w interesie mieszkańców Chynowa dbanie o interes Pomorskiego. Poza tym... Wie pan, mnie zastanawia zupełnie inna rzecz, bo ja tak na dobrą sprawę, poza tym, że słyszę, że mają powstać rady osiedli, słyszę to od miesięcy, to w zasadzie jeszcze się nie dowiedziałem, po co one miałyby być. Co więcej, mam takie wrażenie, że ktoś zabrał się do tego zupełnie nie od tej strony. Bo gdyby najpierw pojawiła się, nie wiem, reprezentacyjna próba mieszkańców, którzy powiedzieliby, tak, potrzebne są nam rady. Gdyby ci mieszkańcy w każdej dzielnicy, w każdym okręgu wyborczym zostali przepytani, żebyśmy wiedzieli tak na dobrą sprawę, na czym stoimy. A tu mam wrażenie, że próbuje się stworzyć jakiś mechanizm, jakąś strukturę, która się będzie ładnie nazywać radą, ale nie mamy zielonego pojęcia, czy w ogóle znajdą się mieszkańcy na danym osiedlu, w danej dzielnicy, w danym okręgu, którzy będą chcieli być radnymi. Nie chcę gasić zapałów pomysłodawców utworzenia rad osiedlowych, bo dyskusja jest potrzebna. Oczywiście ona wywołuje także inne tematy, takie jak konsultacje społeczne czy dialog z mieszkańcami. Natomiast ja także, panie redaktorze, zgadzam się, nie usłyszałem jeszcze jakiegoś merytorycznego uzasadnienia powstania tych rad osiedlowych. Na samym początku, kiedy kilka miesięcy temu sam brałem udział w konferencji prasowej i jakby byłem jednym z tych, którzy mówili o radach osiedli, miałem zupełnie inne wyobrażenie na ten temat. Z tygodnia na tydzień przekonywałem się raczej, że jest to bardziej inicjatywa polityczna niż inicjatywa społeczna z jednej prostej przyczyny. Ja jeszcze nie widziałem na konferencji prasowej osoby właśnie tego jakiegoś Franka, Bolka, Jadzi, mieszkańców pana Kowalskiego, Nowaka, których nie znam, tylko ciągle widzę osoby, które w mniejszym lub większym stopniu były związane z lokalną polityką. Albo próbowały być. Albo próbowały być związane z tą lokalną polityką. Dodatkowo słyszymy ciągle o jakichś konsultacjach społecznych, że powstają konsultacje, że są spotkania. Ja ciągle nie widziałem żadnych spotkań, wyników rozmów, relacji ze spotkań z mieszkańcami. Także myślę, że należałoby zacząć właśnie od tego. Trzeba by było porozmawiać z mieszkańcami Zielonej Góry, czy chcą. Tak. Tylko tak, na dzisiaj wiemy, że pomysł jakiś jest, nie wiadomo jakie kompetencje, nie wiadomo jakie możliwości. Nie wierzę, żeby Rada Miasta Zielona Góra w którejkolwiek kadencji zgodziła się na to, żeby powstawały rady dzielnic, które będą miały po pierwsze swój budżet, po drugie będą miały możliwość blokowania czy wetowania uchwał podejmowanych przez Radę Miasta. Nikt się na tego rodzaju rozwiązanie nie zgodzi, bo nigdzie to tak nie działa. Natomiast tworzenie kolejnego ciała, które właściwie nic nie może i zaspokaja
mówiąc brutalnie, po prostu być może ego kilku osób. Nie wiem, czy ma to sens. Wydaje mi się, że nie ma sensu też z jednej prostej przyczyny. Załóżmy czysto teoretycznie, że utworzymy Radę Osiedla, która będzie się składała z 15 osób, totalnie niezwiązany z polityką, zwykłych mieszkańców. Niestety, stając się radnym, zaczynamy powoli wdrażać się w politykę. Decyzje, które będziemy tam podejmować, to będą głosowania, czyli demokracja. Będziemy kierować się jakimiś swoimi ideami. Poza tym będziemy decydować na przykład, czy wydać zezwolenie na sprzedaż alkoholu sklepikowi, który w sam raz znajduje się koło mojego mieszkania. Mi nie będzie na tym zależało. Oczywiście ja nie będę chciał, żeby ten alkohol nie będzie miał nic do powiedzenia. Tak, ale natomiast 9 innym osobom będzie. Powstają pewne konflikty. Rada mojego osiedla, osiedla Kijewo, na którym mieszkałem 24 lata, w tym roku została odwołana przez Radę Miasta. Powstały takie konflikty, powstało wiele różnych zdarzeń spowodowało, że Rada Miasta zadecydowała o odwołaniu Rady Osiedla. Niedawno odbyły się nowe wybory, wybrano nową Radę Osiedla, czyli dodatkowe koszty dla budżetu miasta, bo te wybory to są też normalnie wybory powszechne. Trzeba zebrać odpowiednią ilość głosów, poparcia, żeby zostać zarejestrowanym. Już nie mówiąc o tym, że potem jest jakaś kampania. Oczywiście, jest komisja, jest punkt wyborczy, te głosy są liczone, obwieszczenie. Także to wszystko jest tak, jakbyśmy wybierali parlamentarzystów, czy też przedstawicieli większego samorządu. Także myślę, że stworzenie, oczywiście, tak jak mówię, fajnie, że ten temat wypłynął, bo on powoduje dyskusję na tematy potrzebne, czyli na ten dialog z mieszkańcami, na konsultacje. Natomiast dzisiaj jeszcze nie widzę miejsca na rad osiedli w mieście Zielona Góra właśnie z tej Nawet jeśli mieszkańcy się organizują. Pan przypomniał Chynów, który jest doskonałym przykładem tego, że można się zorganizować w słusznej sprawie i jak widać niepotrzebna jest tam żadna rada osiedla. Może gdyby była, to część mieszkańców uznałaby, że jest łatwiej, natomiast pokazują, że można. Ja pamiętam spotkanie konsultacyjne zorganizowane na Jędrzychowie dla odmiany, drugi koniec miasta. Przyszło tam mnóstwo ludzi, którzy po prostu mieli jakiś pomysł. Pomysł na to, jak się zorganizować, co zorganizować i dodatkowo podać swoje argumenty na to, jak powinno wyglądać ich najbliższe otoczenie władzom miasta w konsekwencji, tak? Czyli też można było zrobić takie spotkanie i można byłoby mnożyć, bo takich spotkań przecież odbyło się więcej. Oczywiście, poza tym radni mają swoje dyżury, można przyjść na dyżur, przedstawić swój problem, tak jak wspomniałem, dzisiejszy powszechny dostęp do internetu umożliwia także bezpośredni kontakt, czy też pośredni kontakt z radnym. Można bądź to poprosić o numer telefonu, bądź to zadzwonić, bądź to wysłać wiadomość. Naprawdę też nie słyszałem, ale załóżmy też czysto teoretycznie, nawet gdybym był radnym i odmówił jednej osobie, to szukam wtedy drugiego radnego, idę, rozmawiam z innym radnym i przedstawiam swój problem. Czasem oczywiście nie wszystkie rzeczy trafią oczywiście na obrady Rady Miasta, bo często są to jakieś rzeczy malutkie, drobniutkie, które można załatwić od ręki, ale myślę, że poważniejsze problemy Rada na pewno się tym zajmie. Inna sprawa, że Rada już niejednokrotnie miejska musiała się konfrontować z tym, co myślą mieszkańcy, bo przecież obrady Rady Miasta są otwarte i niejednokrotnie bywało tak, że przychodziły grupy mieszkańców w jakiejś sprawie dla siebie słusznej. Nie tylko mogli spotkać się wtedy oko w oko z tymi radnymi, ale też zabierać głos podczas posiedzeń Rady, co niejednokrotnie wywoływało jakąś burzę i dyskusję, a być może w konsekwencji też załatwiało dany problem. No więc to jest kolejny przykład na to, że można, tylko wystarczy chcieć. Oczywiście. W zasadzie tak, jeżeli chodzi o ocenę Rady Osiedla, patrzę na to jako były radny w kadencji 2003-2007, byłem radnym tylko 2 lata, bo później wyjechałem do Anglii, natomiast patrząc na ocenę tego z perspektywy czasu, jeżeli u nas była to rada czysto społeczna, były tam jakieś tam malutkie polityczne naciski, natomiast nie wpływało to jako tako na pracę rady. 5 osób z 15 było zaangażowanych, 10 tylko czasem przychodziło, podnosiło rękę. W zasadzie mieli bardzo słabe rozeznanie, jeżeli chodzi o tym, czym zajmowaliśmy się na bieżąco. Natomiast
w Szczecinie, tak jak powiedziałem, jeden radny przypadał na 13 tysięcy osób. Czasem bywało tak, że dwa osiedla nie miały swojego przedstawiciela w Radzie Miasta i te, kiedy sąsiednie osiedla były kryte nowymi ulice sąsiednie, były nowe nawierzchnie, u nas ciągle były dziury. I wtedy ta rada osiedla waliła do drzwi Urzędu Miasta i prosiła o interwencję. Natomiast tutaj w każdym okręgu wyborczym, gdzie mają powstać te rady osiedlowe, każdy okręg wyborczy jest reprezentowany przez 5 radnych. W Zielonej Górze są, z tego co pamiętam, 32 albo 33 osiedla, czyli średnio mówiąc na każdy okręg wyborczy przypada 6 osiedli, czyli każde osiedle ma przedstawiciela w Radzie Miasta. I nie ma takiej potrzeby według mnie tworzenia teraz rad osiedlowych, kiedy w zasadzie... I powielanie kompetencji de facto, tak? Tak, dodatkowo może to wywołać dodatkowe konflikty pomiędzy właśnie na swoim szczeblu, czyli rada z radą, czy też w Radzie. A jak się okazuje, to jest bardzo proste, bo już niejednokrotnie mieliśmy u nas bardzo różne zdania co do tego, jakie decyzje podejmowała Rada Dzielnicy Nowe Miasto, a jakie decyzje podejmowała Rada Miasta. Mimo, że Rada Dzielnicy Nowe Miasto nie ma też specjalnie zbyt wielu kompetencji, no ale jednak jest, funkcjonuje, chociaż też są tacy, którzy mówią, że ona właściwie już nie powinna funkcjonować, że ona potrzebna była na ten moment po połączeniu, natomiast nikt nie powiedział, że ta rada będzie trwała wiecznie. Niektórzy mówią, że powinna być tylko i wyłącznie jednokadencyjna. Teraz do końca dziękujemy. Troszeczkę zagubiłem się, panie redaktorze, w tym, co się dzieje w Zielonej Górze, bo dzisiaj to już naprawdę nie wiem, co jest ważniejsze, czy utworzenie rad osiedli, czy konsultacje społeczne, bo nie widzę sensu, jeżeli uderzamy w kierunku konsultacji społecznych, to rady osiedli nie są wtedy potrzebne. Ale jeżeli tworzymy rady osiedli, no to niepotrzebne są konsultacje społeczne, bo rada osiedla będzie tym organem, z którym miasto będzie konsultowało dane inwestycje. Natomiast też obawiam się jednej rzeczy, że dzisiaj mamy tą grupę protestujących, którzy są na nie... Na wszystko na nie. Obawiam się, że jeżeli powstaną formalne grupy, takie jak Rady Osiedli, wtedy te protesty mogą być jakby bardziej widoczne i bardziej utrudniające jakby funkcjonowanie Urzędu Miasta. Bo w tej chwili wszystkie propozycje inwestycji są storpedowane, wstrzymane, nie dzieje się w zasadzie nic, tylko trwa zagorzała dyskusja na portalach społecznościowych, czy wymienianie się poglądami poprzez lokalne media, a nam to nie jest potrzebne. Nam potrzebne jest parcie do przodu, czyli generalnie rozwijanie się. Myślę, że gdyby te grupy społeczne tych protestujących uaktywniły się 10 lat temu, to dzisiaj w Zielonej Górze nie mielibyśmy ani CRS-u, nie mielibyśmy orlików, nie mielibyśmy tutaj w zasadzie nic. Dlatego ja jestem zwolennikiem wszelkiego rodzaju inwestycji. Oczywiście dialog z mieszkańcami jest społeczny, konsultacje społeczne są potrzebne, ale na takiej zasadzie, że powiedzmy, wchodzimy na dane osiedle, chcemy tam wyciąć 4 drzewa, postawić 2 bloki, spotykamy się z mieszkańcami, mówimy, słuchajcie, mamy dla was 3 warianty, tak? Pierwszy wariant, tu wam wyciachamy 3 drzewa, postawimy 2 bloki, ale tu wam robimy, zasadzimy nowe drzewka, tutaj zrobimy plac zabaw, tutaj siłownię, tutaj ławeczkę. Coś za coś, tak? I takie konsultacje są nam potrzebne. Natomiast obawiam się, że dzisiaj powołanie właśnie nowych grup formalnych w postaci tych malutkich lokalnych samorządów spowoduje nie ułatwienie pracy Urzędowi Miasta, ale znaczne jego utrudnienie. A czy one w ogóle powstaną, to jest już zupełnie inna historia. Na razie temat jest luźny, można o nim rozmawiać. Jak się okazuje, można mieć też bardzo różne zdanie w tej materii. Tak, przekonam się, żeby mnie przekonać, muszę zobaczyć tych mieszkańców, muszę zobaczyć reportaż, wyniki badań, sondaż mieszkańców, którzy powiedzą, tak, chcemy dodatkowe, tak, nie mamy kontaktu z miastem, uważamy, że potrzeba to stworzyć. Jeżeli to zobaczę, to jestem na tak. Dlatego nie chcę gasić zapału tych, którzy zainicjowali powstanie. Trzeba o tym rozmawiać, trzeba rozmawiać o dialogu, trzeba rozmawiać. Natomiast jeżeli mieszkańcy wyrażą swoją opinię taką, tworzymy, okej, jestem na tak. Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe, szef jego miejskich struktur, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję serdecznie. Dziękuję państwu.